Amen. Dzięki. Dzięki. Jeszcze raz dzisiejszego ranka staje przed nami pytanie, czy te kości mogą ożyć? Myślę, że to jest bardzo podstawowe pytanie dla wszelkiej odnowy. Tematem, jakim chciałbym się zająć teraz i który chciałbym odświeżyć w naszym doświadczeniu, to ta rzeczywistość udzielania się nam Boga w swoich darach, w swoich charyzmatach. Pawłowa wizja i to, co on niesie ze sobą, jest dla nas niesłychanie istotna, ponieważ te trzy rozdziały, 1 Koryntian 12, 14, niosą ze sobą 80% takiego substratu na temat życia Kościoła pierwotnego, jaki odnajdujemy na kartach Pisma Świętego. Jest to dla nas bardzo ważne, ponieważ jesteśmy świadomi, że w tej wizji, której teraz żyjemy, całe życie Kościoła zostało zaszczepione w myśli Pawłowej. W związku z tym tak naprawdę każda wspólnota wobec tego nauczania musi się sama wypowiedzieć, a przede wszystkim jej liderzy mieć dobre zrozumienie. Oczywiście nie jest to żaden wykład kursoryczny czy jakaś teoria na temat charyzmatów, ale Paweł spotyka Koryntian i nas w sytuacji pewnego rozognionego konfliktu i właściwie swoje uwagi czyni w kontekście tego konfliktu. Konflikt jest konfliktem wzrostu, konflikt jest konfliktem konfrontacji tej duchowości, którą niesie ze sobą Duch Święty i tej duchowości, którą wywodzimy ze świata. W tamtym czasie była to przede wszystkim duchowość mocno zwrócona na obecność rzeczywistości duchowej, wyniesiona z kultów, jakie wtedy miały miejsce, ale z drugiej strony w dzisiejszych czasach, kiedy myślimy sobie duch, to chyba coś nie dla nas. Stoimy w miejscu, można powiedzieć, ekstremalnie różnym, ale też i ekstremalnie podobnym do tej sytuacji w kosmopolitycznym Koryncie. Teraz zanim będę kontynuował, to mam taką jedną prośbę tutaj ze strony obsługi naszego spotkania. Mianowicie jest prośba w tej chwili o wyjęcie komórki i pomyślenia sobie, komu możemy przesłać SMS-a pod tytułem nowochódzkie.pl. Także zrobię teraz chwilę przerwy, a wy pomyślcie sobie, wyjmijcie komórki i pomyślcie, do kogo napiszecie, że chcielibyście, żeby włączył nowochódzkie.pl. Okej, dzięki. Dzięki. Możemy teraz kontynuować dalej. Paweł
uświadamia wspólnotę, że nie chciałby, aby pozostali oni niedouczeni, aby lekceważyli rzeczywistość duchową, w której zostali zanurzeni. Tak też możemy rozumieć ten wstęp. Zwraca się do tych swoich oponentów jako do braci i nie wyobraża sobie, żeby ta rzeczywistość mogła prowadzić do jakiegokolwiek podziałów, chociaż donoszono mu, że podziały są. Kiedy rozpoczyna swój wywód na temat charyzmatów, na początku odnosi całkowicie świadomość Koryntian do Boga, do Jego panowania i do tego podstawowego wyznania, że nikt przemawiając w Duchu Bożym nie powie Jezus przeklęty i nikt nie jest w stanie wyznać, że Jezus jest Panem inaczej jak tylko w Duchu Świętym. Zatem odnosi całą rzeczywistość, w tym wypadku rzeczywistość kultu koryńskiego, do inicjatywy, która pochodzi ze strony Boga i ukazuje, że Panem, tym, który tak naprawdę jest animatorem kultu chrześcijańskiego, jest Duch Święty, wielki, zapomniany w naszym Kościele, który tak delikatnie coraz bardziej przypomina się o swoim miejscu, no i zwraca się do nas z tym głębokim wezwaniem: oddajcie mi mój Kościół. I dalej powiedziane jest, że wielorakie są charyzmaty, ale jest jeden duch. Wielorakie są formy diakonii, ale jest jeden Pan. I różne są też formy działania, ale jeden Bóg, który sprawia wszystko we wszystkich. Znajdujemy tutaj taką pierwszą, mówiąc językiem teologicznym, późniejszym już, ponieważ wtedy takie powiedzenie nie funkcjonowało, formułę trynitarną, prawda? Czyli zwrócenie uwagi, że wszelki kult chrześcijański, przede wszystkim życie chrześcijańskie, jest rzeczywistością głęboko zanurzoną w Bogu. Od Boga wszystko pochodzi, poprzez Jezusa zostało zrealizowane i za cenę śmierci na krzyżu Jezusa otrzymaliśmy Ducha Świętego. I tutaj ukazuje sytuację zwrotną, także ta formuła trynitarna jest odwrócona. Mamy na pierwszym miejscu Ducha, który rozdziela rozmaite charyzmaty, wielorakie charyzmaty w formach. I te charyzmaty są nam wszystkim potrzebne z uwagi na to, że nie można pełnić, tak jak to mówią w ruchu chrystocentrycznej, diakonii, czyli nie można należycie służyć Panu, nie można stać się inaczej sługą Pana, jeżeli nie w Duchu Świętym. A jedno i drugie zmierza ku temu, aby oddać Bogu chwałę za to wszelkie działanie, którego On jest autorem i dzięki któremu możemy je czynić. Także to określa też i postawę osoby, która oddaje się tego typu uwielbieniu Boga. Jest to ktoś oddany Duchowi Świętemu, całkowicie zwrócony ku Chrystusowi jako Panu i zamiarem jego jest uwielbić Boga. Ja w tym momencie chciałbym poczynić taką jedną refleksję, że takiego człowieka można by nazwać trynitarnym, prawda? Niestety tak się stało, że z uwagi na potrzebę zwrócenia uwagi na Ducha Świętego akurat nie, ponieważ on był tak bardzo zapomniany, mówi się o nim charyzmatyk. Niemniej jednak ten termin przeżył za długo swój czas i stał się jednym z najbardziej dewastujących w historii chrześcijaństwa terminów. W związku z tym dzisiaj mamy ludzi, którzy otwierają Pismo Święte i czytają. I jedni z nich to są charyzmatycy, drudzy to są niecharyzmatycy, a trzeci to są jeszcze jacyś inni. Nie? Rozumiecie? Najbardziej bezsensowny sposób mówienia i określenia i patrzenia na siebie. Tutaj Paweł wyraźnie nazywa tych, którzy są uczniami Jezusa, to są ci, którzy stali się takimi dzięki Duchowi Świętemu, stali się takimi, aby ogłosić panowanie Jezusa, a w tym wszystkim oddać chwałę Ojcu. I dlatego też został wylany na nich Duch, dlatego zostali zanurzeni w Duchu Świętym.
No i tutaj mamy kolejny termin, o którym mówimy. Mówimy o tym zanurzeniu w Duchu Świętym w języku biblijnym, który potem nazwano chrztem w Duchu Świętym. No i też lapidarnie stwierdzono, że on jest bramą do charyzmatów. I znowu chrzest w Duchu Świętym związano z charyzmatykami, tak jakby byli ci, którzy praktykują chrzest w Duchu Świętym jako opcję, ci, którzy praktykują, kiedyś tam go dostąpili, ci, którzy w ogóle o nim nie chcą słyszeć. Słuchajcie, kolejne beznadziejne myślenie i beznadziejny sposób, niesłychanie dzielący ciało Chrystusa. Dlatego, że chrzest w Duchu Świętym, zanurzenie w Duchu Świętym nie jest opcją, nie jest propozycją, nie jest możliwością, ale po prostu jest nakazem pańskim dla każdego wierzącego. Ponieważ to z Ducha Świętego stajemy się wierzącymi, z Ducha Świętego wyznajemy, Jezus jest Panem i w Duchu Świętym oddajemy chwałę Ojcu. Z Ducha Świętego otrzymujemy wszelkie natchnienie, dlatego też te charyzmaty, o których tutaj Paweł mówi, związane są z pneumatika, z tym, co pochodzi od Ducha Świętego. Także jesteśmy tutaj ludem trynitarnym, zanurzonym w Duchu Świętym i to po prostu określa każdego z nas i nikt nie może powiedzieć, że jest inaczej. Dlaczego? Dlatego, że jak Paweł tutaj dalej mówi, każdemu został dany objaw Ducha dla jego korzyści. Ponieważ każdy z nas skorzystał z tej możliwości objawienia się Ducha w jego życiu. I właściwie najgłębszy sens tego, co dzisiaj nazywamy chrztem w Duchu Świętym, to oddanie się w wierze poprzez Ducha Świętego panowaniu Jezusa Chrystusa i zwierzchności Ojca. To jest coś znacznie więcej niż brama do charyzmatów. To jest w ogóle rzeczywistość określająca, definiująca, formująca, decydująca na nowo o formule naszego życia jako tych, którzy są w Chrystusie, formule życia chrześcijańskiego. A zatem najgłębszą rzeczywistością chrztu w Duchu Świętym to jest ta rzeczywistość naszej relacji. Relacji, byśmy powiedzieli w języku teologicznym, do Trójcy Świętej, ale relacji w istocie poprzez Ducha i osobę Syna jako synowie w odniesieniu do Ojca, jako synowi i córki w odniesieniu do Ojca. Przepraszam, że to przypominam, ale to są takie rzeczy fundamentalne, bardzo ważne i no to wyraźnie nam pokazuje tutaj ta ewidencja biblijna. Najgłębszą rzeczywistością tych, którzy zostali ogarnięci Duchem Świętym, jest doświadczenie obecności Ducha Świętego w spotkaniu, które nazywa się koinonia. Ten istotny poziom spotkania, to zaproszenie do życia, życiem Syna, Ojca i Ducha Świętego jest naznaczone faktem podstawowym, mianowicie tym, że my słyszymy Boga. Obecność Boga, powrót tej obecności pośród Jego ludu naznacza się tym, że mamy dar i możliwość słyszenia głosu Pana. I to właśnie jeszcze raz, to poddanie życia poprzez Ducha Świętego żywemu panowaniu Jezusa umożliwia przyjęcie darów duchowych i poprzez oddanie działaniu Ducha Świętego zarówno woli, umysłu i języka możemy doświadczyć tego, co jest w istocie panowaniem Boga w naszym życiu i to jest właśnie serce tego, co nazywamy chrzest w Duchu Świętym. Czynię tę uwagę dlatego, że Koryntianie, do których Paweł pisał, byli głęboko, doświadczalnie świadomi tej rzeczywistości, zarówno autor, jak i ci, którzy byli odbiorcami tego listu. I tę rzeczywistość czasami z trudem, z wielkim wysiłkiem umysłowym, my potrafimy ogarnąć, wzbudzić i rozwinąć w sobie samych. Każdemu jest dany objaw Ducha dla jego korzyści. Każdemu objawia się Duch dla jego korzyści. To znaczy nikt nie może powiedzieć, że to on czy ona jest charyzmatykiem, a ja po prostu jestem tym kimś, komu objaw Ducha nie jest dany. Każdy z nas
otrzymał objaw Ducha i każdy z nas otrzymał to wezwanie ze strony Boga, aby ten objaw Ducha przyjąć i aby w swoim życiu na to odpowiedzieć, bez wyjątku. I jest to objaw Ducha, który dany jest nam dla korzyści. Każdy z nas z tego powodu odnosi osobistą korzyść, jest głębokim pragnieniem Boga, abyśmy z tego skorzystali, abyśmy maksymalnie z tego skorzystali, abyśmy byli osobiście zbudowani, aby to działanie Ducha było głęboko indywidualizujące i abyśmy odkryli, jak ono bardzo pasuje do nas samych, jak bardzo odpowiada na nazwane, nienazwane problemy naszego serca, każdego z nas osobiście. I dlatego też wolą Boga poprzez dar Ducha Świętego jest odbudować nas. I to jest to wołanie, czy te kości mogą ożyć? Owszem, tylko musisz przyjąć tchnienie Ducha Świętego w swoje kości. Ponieważ ty musisz być odbudowany, ty musisz wzrosnąć, ty musisz być duży z uwagi na Królestwo Boże, ponieważ Królestwo Boże tego potrzebuje. Jeżeli pozwolisz się napełnić, jeżeli napełnisz się do przepełnienia, wtedy możemy mówić, i tutaj jest pewne swoistego rodzaju targum, poprzez który ten wież jest włączony, mianowicie w nawiasie dodaje się dla wspólnego dobra. Właśnie wspólne dobro, słuchajcie, to nie jest takie wspólne dobro jak w komunie, gdzie po prostu dostawałeś coś, ale byłeś rozliczany z tego, na ile każdemu dasz porówno. W związku z tym nie chciano nawet przyjmować tego wspólnego dobra, ponieważ wiedziano, że z tego wspólnego dobra nie będę miał korzyści, a co najmniej, że tak powiem, jedynie bardzo niewielką. Tutaj możemy skorzystać do przesycenia, słuchajcie. Tutaj możemy cały nasz egoizm wlać. Tutaj możemy przyjmować i przyjmować i przyjmować, ponieważ tego jest tyle, że będzie się z nas przelewać. A jeżeli będzie się z nas przelewać, jeżeli tego świadectwa nie będziemy mogli zatrzymać, wtedy powiedzą, co za człowiek, on nam służy z takim poświęceniem, nie? On dobrze w duchu wie, że on nie może inaczej, ponieważ nie jest w stanie zatrzymać więcej dla siebie, prawda? Ponieważ się przelewa, ponieważ się przepełnia, z przepełnionego serca mówią usta. Także widzicie, nawet nasz egoizm nie jest tutaj problemem dla działania Bożego w naszych sercach. Ale musimy pozwolić. Tak jak potem Paweł też mówi, przyjmijcie mówienie językami, budujcie swojego ducha, ponieważ tylko zbudowany człowiek może budować innych. Jeżeli siebie nie zbudujesz, jak możesz? Z czego będziesz dawał, jeżeli nie przyjąłeś? Tylko życie może pochodzić z życia. Życie, które jest w tobie, ale nie z ciebie, musi być przyjęte, żebyś z tego życia mógł służyć. Dlatego też każdemu dany jest Duch Święty, który przychodzi na sposób charyzmatu dla jego pożytku. Ponieważ Bóg tak zdecydował, że w ten sposób chce się z nim spotkać. Zatem przyjmujemy objaw Ducha, ponieważ tak inaczej jest nazwany charyzmat, jako przychylność ze strony Pana, jako sposób Jego przychodzenia do nas w Duchu. I tutaj możemy zapytać się, dlaczego akuratnie Paweł to obdarowanie nazywa charyzmatem. Mamy w języku greckim inne terminy na określenie daru, jak na przykład doron, zwykły dar. Natomiast tutaj termin niespotykany nigdzie indziej, charyzmat, termin ukuty przez Pawła dla wyrażenia pewnej rzeczywistości, która tutaj jest komunikowana. Termin ten ma swój rdzeń w chara, słowo, które niesie radość. Radość wynikająca z tego, że zostałeś dotknięty obecnością Bożą. Tak jak rozradował się Duch Maryi. Chara. Chara, ale ta chara też jest ukazana na sposób charis, czyli darmowej przychylności ze strony Boga. Przychylność, która ma określoną formę, charisma, i ta forma jest wielopostaciowa. Na różne sposoby nas dotyka charisma ta.
W ten sposób Paweł zbudował termin, który w tej żydowskiej Grece określał jego świadomość przychodzenia Ducha Świętego do człowieka. I to jest bardzo ważne, abyśmy zdali sobie sprawę z tego, zanim zaczniemy w sposób skrótowy używać słowa dar. Dlaczego? No dlatego, że po prostu nasza mentalność też jest podobnie ukierunkowana ku sobie, jak mentalność Koryntian, i podobne problemy z tym się wiążą. Próbuję to zilustrować. Nie wiem, czy chcecie ilustrację jakąś? Dobrze. Więc mam komórkę i pomyślę sobie, że zrobię dar z tej komórki. No, wyobraźcie sobie, że jestem Panem Bogiem. Oczywiście to nie jest tak trudno sobie wyobrazić. No i że mam dar do przekazania księdzu Mariuszowi. W związku z tym... No więc po ludzku, co się stało? No ja okazałem się wspaniałomyślny, dałem ten dar, ksiądz Mariusz ogląda go, przygląda się, być może stwierdził już w tej chwili, że ma lepszą komórkę niż tą, którą mu dałem. Może stwierdził, że coś z niej będzie. Ja oczywiście przebolałem to, że nie mam już komórki. No i życie dalsze troszeczkę dalej, prawda? Ksiądz Mariusz jest zainteresowany swoim darem. Może tam znajdzie, że ma jakieś nielimitowane rozmowy, może jakiś program, który mu się przyda. No niemniej jednak relacja zasadnicza między mną a księdzem Mariuszem pozostała jej taka, jaka była, tyle że mam więcej przychylności być może w oczach księdza Mariusza, prawda? No i tak rozumiemy rzeczywiście sposób obdarowywania siebie. To jest pierwsza wersja, a teraz zobaczmy na drugą wersję. Mianowicie postanowiłem dać księdzu Mariuszowi tę komórkę, sądząc, że to będzie dla niego z korzyścią. Dla wszystkich, którzy słuchają, ksiądz Mariusz otrzymał dar mojej komórki, ale nie wiedział niestety, co stwierdził post factum, że w pakiecie z tym darem jestem ja sam. Być może ma tutaj dar teraz nielimitowanych rozmów, ale mówi się o swoistym faktem, że przyjmując ten dar przyjmuje również i mnie. Nie wiem, czy chwytacie, o co chodzi. Więc dzięki. Charyzmat jest rzeczywistością, poprzez którą Bóg ustanawia relacje z nami, sposób swojego zaangażowania po naszej stronie. Dlatego to namaszczenie, które spoczywa nad naszym życiem, ten charyzmat, to jest sposób obecności Boga w naszym życiu. Jeżeli tylko to byśmy zrozumieli i zrozumieli niekomercyjny wymiar tego, co nazywamy charyzmatem, czyli darem duchowym, sądzę, że naprawdę byśmy pragnęli darów. Tak jak pragniemy samej obecności Boga w naszym życiu. I nie pytalibyśmy się, czy one są nam potrzebne, czy nie. Bo wiemy, że przyjmujemy je z uwagi na to, że On nam je daje. Kropka. Nie ma więcej debaty. Pragniemy je z uwagi na to, że chcemy rozwijać relacje z Nim. Na ten i na wszelkie inne sposoby, które On ustanawia jako jego sposoby komunikowania się z nami, ponieważ inicjatywa od początku do końca należy do niego samego. I każdemu i z każdym został ustanowiony sposób komunikowania się i nikt nie może powiedzieć, że nie ma dostępu do objawienia się Ducha w swoim życiu. I dalej czytamy, że jeden za pośrednictwem ducha otrzymuje słowo mądrości, drugi
ten sposób otrzymuje słowo poznania, jeszcze inny otrzymuje wiary, jeszcze innemu Duch objawia charyzmaty uzdrowień, jeszcze przez jeszcze innego przejawia się moc, a jeszcze przez innego proroctwo. Jeden potrafi rozpoznawać ducha, a jeszcze inny mówić różnego rodzaju językami, a ktoś inny potrafi wreszcie je wykładać. Jak sądzicie, w tych trzech wersetach, jakie słowo było najważniejsze, jak słuchaliście, ponieważ to był list przeznaczony do tego, żeby słuchać? To słowo wybrzmiało tutaj, prawda? Nie zostało wam usza jakieś słowo? Jeden albo inny. I to jest najważniejsza wykładnia tych trzech wersetów. Ludzie tutaj rozprawiają, rozumieją tego rodzaju darach duchowych, czy je się da sklasyfikować tak czy inaczej, czy Paweł mówi, jak o nich mówi, a po prostu rozmijają się zasadniczym przekazem tych wersetów, który jest właśnie ukryty w tym słowie jednemu, drugiemu, innemu, innemu. To jest po prostu tak jak klepanie młotkiem. Jednemu to, drugiemu to. Rozumiecie? A mianowicie Bóg tak ustanowił rozdzielanie charyzmatów, że każdemu dał coś innego. I jaka jest stąd konsekwencja? Co stąd wynika? Bardzo ważny wniosek. Że nikt nie ma tego samego. I w tym momencie rozbrojona jest w nas wszelka możliwość porównywania się między sobą. Ponieważ każdy ma coś innego. Jeżeli chcesz się porównywać, to tylko z tym, który jest dawcą. Tylko z Bogiem możesz się porównywać, tak jak Paweł w dalszej refleksji mówi. Ponieważ każdemu zostało dane coś innego. A zatem każdy dla ciebie jest szansą, ponieważ on ma coś, czego ty nie masz, a możesz stać się tego właścicielem poprzez relację, poprzez to, że przyjmiesz posługę z jego strony, ponieważ Bóg obdarzył go właśnie tym. Jednego tym, drugiego tym. Jednego namaszczeniem do tych uzdrowień, innego namaszczeniem do tych uzdrowień. Każdemu coś innego. I dalej przedłużenie swoje znajduje ten werset w kolejnym, że wszystko sprawia jeden i ten sam Duch, udzielając każdemu zgodnie ze swoją wolą, tak jak chce. Słuchajcie, w języku greckim nie ma możliwości stworzenia konstrukcji bardziej dosadnej niż ta, a właściwie mówiącej jedno. Duch w swoim udzielaniu jest suwerenny. Jeżeli byś nie zaakceptował tego, że każdemu coś innego, jeżeli byś się chciał porównywać z innym, jeżeli chciałbyś mieć charyzmat innego, to pamiętaj, że Duch Święty jest suwerenny i On czyni tak, jak chce. Nie próbuj kontrolować Ducha Świętego. Nie próbuj zmieniać Jego woli. Nie spróbuj zmieniać Jego kroków. Poddaj się. Oczywiście to jest wprost wymierzone w tamtą duchowość we wspólnocie, gdzie było bardzo, które podpowiadała pneumatyka pogańska, aby po prostu zmierzać do większych darów, żeby współzawodniczyć na płaszczyźnie charyzmatów, żeby przyglądać się, żeby zazdrościć, żeby zmierzać drogą ku coraz większym charyzmatom, ku coraz większemu namaszczeniu, ponieważ uważano, że w ten sposób tak naprawdę rośniemy w człowieka duchowego. Oczywiście nasze wspólnoty dzisiaj wolne są od tego, od tej drobnej kwestii, nie porównywania się w kwestii charyzmatów. Nie, my to doskonale wiemy, że tak nie można. Nie? My też nie chcemy charyzmatów kogoś innych, raczej chcemy posługi z jego strony, ponieważ wiemy, że on nie jest dla nas zagrożeniem, prawda, dla naszego przywództwa. On jest tylko po prostu kimś, przy którym możemy wzrosnąć w mądrości, w poznaniu, w uzdrowieniu, w zrozumieniu, w natchnieniu. Tak? O. Nie mamy tych problemów. Tylko przy okazji 50-lecia odnowy przydałoby się małe nabożeństwo pokutne. Czemu małe?
od czegoś trzeba zacząć. Nie można lekceważyć małych początków. Ale doskonale widzimy chociażby przez te 50 lat odnowy, jak bardzo z jednej strony widzimy tak naprawdę niewiele, jeżeli chodzi o jakieś takie konkretne rzeczywistości, którą odnowa wniosła w życie Kościoła. Natomiast to, co się stało, to po prostu ta niesamowita rewolucja, że nasza mentalność się zmieniła, że to, co było życzeniem Soboru, mentalność katolików została osadzona na Bogu, że coraz bardziej pragniemy Ducha Świętego, aby On to życie nasze w Bogu w nas ugruntował. Także z tej mentalności kościelnej, mentalności lojalności proboszczowi, władzy kościelnej i robienia kariery w kościele, bo tutaj ta dziewczyna, co rozmawiała z księdzem biskupem, też miała rację. Słuchajcie, można w kościele zrobić taką karierę, że hej, prawda? Można być na przykład w radzie parafialnej, można służyć w kurii, można i tak dalej, no niesamowite rzeczy. Można dawać taką dziesięcinę na przykład proboszczowi, że w pierwszej ławce się siedzi, nie? Na różne sposoby, nie? No ale to jest taka możliwość wejścia do kościoła przez zakrystię, gdzie się podziwia, że tak powiem, wystrój, ale rozmijamy się z istotą, rozmijamy się z istotą. Można być człowiekiem kościoła, a po prostu nie zanurzyć się w obecności Boga. Można mieć jakby dwojaki paszport, jeden w Bogu, a drugi w kościele. Oczywiście ten w kościele też jest ważny, ale pod warunkiem, że on zbudowany jest jako konsekwencja naszej tożsamości w Bogu. Także to jest chyba największa rewolucja tych minionych 50 lat, że po prostu mamy ludzi, których życie jest zbudowane na Bogu, którzy mają ufność Bogu, którzy są prowadzeni. I muszę powiedzieć, że przez te wszystkie statystyki, które naprawdę mnie cieszą, w ostatnich 5 latach podwoiła się liczba tych ludzi, którzy stwierdzają, że są w stanie więcej w swoim życiu poświęcić dla sprawy wyznawania swojej wiary. A tak naprawdę przecież o to chodzi. O to chodzi. Czyli jakby w niwecz jest obracane to, co i tak nie było, po to, żeby to, co jest, tak naprawdę objawiło się tym, czym jest i jakim jest. Dlatego te początki, głębokie nowe oazy są tak bardzo nam potrzebne. I dlatego nie patrzmy na liczby, tak jak to mówi papież Franciszek, który chce nie tyle mieć pełne kościoły, ile w kościołach chce mieć ludzi pełnych wiary i Ducha Bożego. To jest dla nas zasadniczy cel i tym się po prostu najbardziej cieszymy. Jeżeli będziemy kontynuować nasz wykład o charyzmatach, nie wiem, czy chcecie coś jeszcze usłyszeć? Okej. Jeżeli chodzi o charyzmaty, to rzecz się ma tak jak z ciałem, że jest jedno ciało, ale ma członków wiele. I wszystkie członki, mimo że ich jest wiele, stanowią jedno ciało, podobnie z Chrystusem. Wiecie, do tej pory Paweł rozwinął przed nami perspektywę, w jaki sposób jeden Duch objawia się w nas wszystkich w całej niesamowitej różnorodności. Jeden Duch w różnorodności. I to jest zasadnicze pytanie dla nas ludzi wierzących, jak ta jedność Ducha ma objawiać się w różnorodności, jak dozwolić, aby ta różnorodność mogła się objawić. Doszło do mnie echo tego spotkania papieża Franciszka, którego pytano, księdze, Ojcze Święty, tak Ojciec Święty podkreśla tą różnorodność, a może nie za dużo tej różnorodności? Na co on odpowiedział, że odpowiedzią na różnorodność jest jeszcze więcej różnorodności. I to jest istota. Różnorodność, która jest stale pomnażana poprzez obecność Ducha Świętego, poprzez nowe wylanie charyzmatów, poprzez jeszcze większą inicjatywę, poprzez jeszcze większą rzeczywistość, która przekracza nasze myślenie. Tak jak jeden Duch Święty jaśnieje w nas wszystkich poprzez różnorodność swoich objawów. Tak samo
jedno ciało objawia się w nas wszystkich poprzez różnorodność naszych członków. I teraz właściwie mamy ten sam obraz, ale jakby w drugiej części wykładu Pawłowego przeniesiony na wspólnotę. I powstaje tutaj pytanie takie samo. W jaki sposób jedno ciało ma się objawić w wielości członków? I to jest to pytanie, nad którym możemy myśleć. W jaki sposób uwolnić członki ciała, aby manifestowały swoją różnorodność po to, żeby jedno ciało mogło się objawić i zajaśnić coraz bardziej w tym świecie. W jaki sposób doprowadzić do tego, żeby jedno ciało objawiło się przez wiele członków. Tak też widzicie, przy takim wykładzie, przy takim ustawieniu sprawy musimy sobie powiedzieć jedno. Oczywiście my to już wiemy, nie mamy z tym problemów, ale musimy sobie powiedzieć jedno, że podział w życiu w Chrystusie jest nie do pomyślenia. Nie ma tu miejsca ani furtki na tego typu myślenie. To nasze myślenie jest tak rozbite poprzez doświadczenia w świecie i w Kościele, że po prostu oswoiliśmy się z tym skandalem i jakby dopuszczamy kolejny podział w nadziei, że Boże miłosierdzie to ogarnie. Ale w tym momencie chciałbym podkreślić to jeszcze raz. Podział jest nie do pomyślenia. Jeżeli bowiem jest podział, to znaczy, że do krzyża Pana naszego albo coś dodano, albo coś ujęto. I dlatego też ta perspektywa nie będzie nam odpowiadać. Dlatego w nią nie będziemy wchodzić. Od razu zmienia nam się myślenie na inną perspektywę, mianowicie i w jaki sposób z tych podzielonych członków zrobić jedno ciało, nie? O tym nie ma mowy w tym tekście. Jak z różnorodności zrobić jedność. Byli tacy ludzie wierzący, podobnie jak my katolicy, którzy myśleli, bardzo dużo myśleli i wiele czynili, żeby odpowiedzieć na to pytanie. Dlatego postanowili oni sobie w imię własne zrealizować tę jedność. W związku z tym budowali miasta i budowali w tych miastach wieże, po to, żeby mieć punkt orientacji i aby zapewnić jedność wszystkim swoim poczynaniom. Nie wiem, czy znacie takie wydarzenie z historii biblijnej? Tak jest. Wieża Babel. De facto w budowie ciała w ten sposób, tak naprawdę mówimy Bogu w ten sposób, pozwól Panie Boże, ale ja będę pchał moją pychę do góry w nadziei, że ona zrodzi jedność. Nie ma takiego pytania, w jaki sposób z różnorodności zrobić jedność. Musimy na nowo postawić sobie pytanie, jak ta jedność, którą mamy w ciele, może objawić się w maksymalnej różnorodności. Ta jedność, którą Bajrzańczyk nazywa jednością wewnętrznie pojednaną, jednością zharmonizowaną, jednością, która poprzez swoją różnorodność wskazuje na kogoś. Widzicie, tutaj mamy taki zabieg, ale mamy też do czynienia z mądrością Boga, który poprzez jedność ciała wyrażającą się w wielości członków gwarantuje sobie jedno. Pozycję głowy. Ponieważ w tej różnorodności nikt nie może kontrolować. W związku z tym nasze zakusy u samego początku są pogrzebane i lepiej po prostu umrzeć dlatego na samym początku, niż wypróbować swoją moc przez całe życie. W ten sposób Bóg gwarantuje sobie pozycję głowy i mówi, chcę, żebyś zaakceptował, że On jest taki, a On jest taki. Chcę, żebyś przed tym ukląkł
i tej rzeczywistości służył, a nie próbował jej ujednolicać. Nie próbował ją kształtować na swój sposób. I to jest w tym momencie, kiedy to dokona się w naszym sercu, to po prostu łamiemy przekleństwo wieży Babel. Zaczynamy podobać się Bogu i Bóg może chcieć nawiedzać częściej i częściej swój lud. I też nie jest to przez przypadek, że jak refren w tej dalszej części tekstu pojawia się to, że taką rzeczywistość ustanowił Bóg. Tymczasem Bóg tak jak chciał, zbudował ciało z różnych członków. Więc jeżeli macie problem z tym, jeżeli się tym nie zgadzacie, to do kogo apelację? Do Pana Boga. W związku z tym rzeczywiście w miejsce kłótni, podziałów czas na adorację. A uwielbienie jest znakomitym narzędziem, które pozwala nam rozwiązywać problemy. Dlatego gdybyśmy tylko to zrozumieli, do kogo musimy adresować naszą frustrację, nasze problemy, oczywiście one by się rozwiązywały. W przeciwnym razie przy naszym horyzontalnym myśleniu i jeszcze przy myśleniu w kategoriach podziału, oczywiście najlepiej jest uciąć głowę liderowi, prawda? I potem popatrzeć, co będzie, bo na pewno będzie lepiej. W związku z tym pojawia się szemranie i szemranie i narzekanie na tych, którzy nam przewodzą. A podjąć się przywództwa w takiej sytuacji to jest rzeczywiście skazać się na śmierć. Dlatego rzeczywiście przywództwo jest męczeństwem w tak zrozumianym Kościele z taką mentalnością. Tutaj mam taki bardzo ważny werset tego rozdziału. Oto w jednym duchu my wszyscy zostaliśmy włączeni przez zanurzenie, przez chrzest w jedno ciało, Żydzi czy Grecy, niewolnicy czy wolni. Wszyscy też zostaliśmy napojeni jednym duchem. Tutaj na zasadzie takiego paralelizmu obmycia, zanurzenia, czy też obmycia i dania pić, bo tak też można to tłumaczyć, Paweł ukazuje jedną i tę samą rzeczywistość. Jeszcze raz przypomina członkom ciała, że stali się tym ciałem dzięki zanurzeniu w jednego ducha. Po to, żeby podkreślić i pokazać konstytutywny fakt tego zanurzenia w Ducha Świętego, Paweł używa tutaj terminologii chrzcielnej. Oczywiście potem tradycja chrześcijańska już od III wieku podchwyciła, że tak powiem, tą metaforę i nadała temu dodatkowe znaczenie, gdyż w tamtym czasie chrzest dorosłych nawracających się bardzo często wiązał się z tą rzeczywistością modlitewną stąpienia Ducha Świętego i po prostu zaczęto wtedy mówić takim skrótem, że Ducha Świętego otrzymujemy przez zanurzenie chrzcielne. Ale jest to de facto rzeczywistość o wiele głębsza i potem to różne tradycje chrześcijańskie ujmują poprzez fakt bierzmowania, czy też uświęcenia, czy też umocnienia. Niemniej jednak tutaj Paweł wskazuje na jednego ducha, w którym jesteśmy ochrzczeni i cały czas, pamiętajmy, że to jest katecheza o Duchu Świętym we wspólnocie, nie jest to katecheza stricte chrzcielna. A też dwie rzeczywistości są sobie bardzo bliskie. One się ze sobą przenikają, ale należą do różnych porządków. Tutaj pamiętajmy, mamy inicjatywę ze strony Boga, ze strony Ducha Świętego, który jest suwerenny. Tam mamy inicjatywę, odpowiedź na suwerenne działanie Boga, prośbę ze strony kogoś, kto otrzymał łaskę wiary i zadaje pytanie, co mam czynić, prawda? I wtedy w akcie, którego początek jest w nim samym, przyjmuje on obmycie chrzcielne. Ale wracając dalej do kontekstu pawłowego, ponieważ to już są popawłowe dywagacje, czytamy dalej. Ciało jest to nie jeden członek, lecz wiele. Gdyby stopa powiedziała, ponieważ nie jestem ręką, nie należy do ciała,
Czy można by się z tym zgodzić? Gdyby ucho oświadczyło, ponieważ nie jestem okiem, nie należy do ciała, czy mogłoby się też z tym zgodzić? Gdyby całe ciało było okiem, gdzie byłby słuch? Jeśli słuchem, gdzie byłby węch? Tymczasem Bóg tak ukształtował ciało, że widzicie, tutaj Paweł pokazuje to, co jest, można powiedzieć, korzeniem wszystkiego w naszym życiu wspólnym. Chęć porównywania się, prawda? Jeżeli jestem nogą, to nie chcę być nogą. Wolałbym być ręką. To dotyczy, można powiedzieć, bardziej oddolnych części ciała, które stawiają się poza kontekstem, ponieważ nie chcę być nogą. Oczywiście nie jest zadane pytanie, kto by to ciało nosił, gdyby nie ta noga, ale po prostu nie chcę być nogą i już. A ponieważ nie jestem nogą, stawiam się poza kontekstem ciała. Nie? Czyli ten bunt, który wynika z tego, że nie do końca przyjęliśmy decyzję naszą w Bogu, że porównywujemy się z innymi i że stawiamy się poza kontekstem ciała, dlatego że nasze własne ambicje nie zostały zaspokojone. Dzisiaj byśmy to nazwali chociażby kompleksem niższości. Nie? Z uwagi na nasz wewnętrzny kompleks niższości w spojrzeniu na innych zachowujemy się tak, a nie inaczej. Stawiamy się poza ciałem. Więc tutaj widzicie, że naturalny ludzki odruch to jest siła odśrodkowa. I zresztą patrzymy na świat, którego fragmentacja jest nam widoczna i widzimy, jak codziennie pomnaża się rozbicie w tym świecie. I dlatego jest nam dany Duch Święty w tym momencie, ponieważ to jest najwspanialszy program defragmentacji, prawda? I nikt, żadna wspólnota w świecie nie ma takiego programu defragmentacji. Wprowadzania nas w jedność, którą mamy w Bogu i przyjęcia Bożych nakazów jako swoich i cieszenia się nim zamiast własnego światowego myślenia, które stawia nas poza kontekstem ciała. A jeżeli mamy problem, to wiemy, z czyjego to jest ustanowienia. To jest ustanowienia Bożego. W związku z tym zadajesz sobie pytanie, które wychodzi poza ewangelizację, poza eklezjologię, poza nawet rzeczywistość zbawienia. Czy chcesz w tym momencie podobać się Bogu? Czy złamiesz siebie, żeby przyjąć swoje miejsce w ciele? Ponieważ tego domaga od ciebie Bóg, abyś pokornie kroczył przed Nim drogami, które tobie wyznaczył. Oczywiście to był tylko problem na dole wspólnoty. Nie, to są ci młodzi, którzy są niedoświadczeni. Taka noga dopiero co przyszła do wspólnoty i robi nam problemy, nie? Ale Paweł pokazuje, że to nie jest tylko problem na dole, ponieważ czcigodne przywództwo ma też te same problemy, ponieważ nie chce nasłuchiwać ciągle, być tylko uchem, ale chce decydować o kierunku, chce patrzeć, widzieć, penetrować, prawda? Dlatego nie chce być uchem, chce być okiem. Więc ten problem jest problemem, który przerabiamy stale i w różnych częściach ciała. Tutaj Bóg wzywa nas jeszcze raz jako liderów, żebyśmy zaakceptowali nasze miejsce w przywództwie i żebyśmy uznali innych, których Bóg naznaczył i namaścił, aby byli okiem. I dalej jedziemy do drugiej części tego fragmentu. Gdyby wszystkie członki były identyczne, trudno byłoby mówić o ciele. A takie jest wasze zmierzanie, w podtekście mówi Paweł. I stąd się bierze współzawodnictwo. I stąd zawiść, i stąd spory. A zatem członków jest wiele, ale ciało jedno. I nie może oko powiedzieć, ręce nie potrzebuje ciebie. Podobnie głowa stopą, obejdę się bez was. I wydaje się, że te członki, które wydają się słabsze, są o wiele bardziej potrzebniejsze i otaczamy je. Także widzicie, już Paweł tutaj posuwa się do możliwości ilustracji takich, że po prostu nie zapomnimy do końca życia, po to, żeby nam to uzmysłowić. Jeżeli już jesteś ręką, nie możesz powiedzieć stopom, że nie potrzebuje ciebie.
Podobnie głowa stopą obejdę się bez was. Jest taka też i tendencja, jeżeli już jesteśmy tymi liderami, prawda, to wydaje nam się, że tak czy owak wszyscy będą nam służyć i zawsze się znajdzie ktoś, kto zrobi to wszystko, co ja chcę, prawda? W związku z tym nie muszę się liczyć z tymi, których mam pod sobą. Oczywiście dzisiaj nazwalibyśmy to pewnego rodzaju kompleksem wyższości, który każe stawiać innych poza kontekstem wspólnoty. Już nie tym razem ja stawiam siebie poza kontekstem wspólnoty, ale innych stawiam poza kontekstem wspólnoty. Ja pamiętam, że przeżyłem sam osobiście taką ilustrację. Pamiętam, pojechałem do Rygi, miałem tam takie seminarium prowadzić dla mężczyzn. No i mieszkałem w jakimś takim opuszczonym dość mieszkaniu. No faktem jest, że niezbyt zamykały się drzwi do ubikacji i do toalety. A ja postanowiłem wziąć sobie prysznic. No a tymczasem akurat nie przyjechali wszyscy inni łotysze, z którymi miałem jechać na to seminarium. No i tak zastanawiałem się, że jeżeli oni skorzystają z tych drzwi, to ja będę zasłaniał pierwsze, prawda? I akurat nie miałem mówić wtedy katechezy na ten temat. No więc rzeczywiście zdałem sobie sprawę, że wstydliwsze członki ogarniamy większą troską. I dalej jest napisane, lecz Bóg tak właśnie złożył ciało, że tym członkom, które wydają się pomniejsze, nadał on znaczenie większe, aby po co? Aby żeby nie było współzawodnictwa w ciele, aby w ciele była harmonia. I to odnosi się też do cierpienia. I tutaj po tym całym wykładzie, takim hipotetycznym, Paweł przechodzi już do takiej części konkretnej, jeżeli mówi o charyzmatach i tych, którzy te charyzmaty niosą w Kościele. Tak Bóg umieścił w Kościele. Bóg umieścił w Kościele. W związku z tym jest to inicjatywa ze strony Boga. Po pierwsze apostołów, po drugie proroków, po trzecie nauczycieli. Następnie przejawy mocy, dary uzdrowień, niesienie pomocy, zarządzanie różne rodzaje języków. I po prostu wskazuje już bezpośrednio w kategoriach przywództwa osoby obdarowane charyzmatami. Jest to na dodatek jedyne wyliczenie we wszystkich tablicach charyzmatów, jakie mamy w Piśmie Świętym, gdzie Paweł numeruje po pierwsze, po drugie, po trzecie. W związku z tym wprowadza tutaj właśnie to, co widzimy, hierarchiczność pośród charyzmatów. Widzicie, dochodzimy wreszcie do tematu, który nas interesuje, ale przez tyle rzeczy musieliśmy przebrnąć. Po pierwsze, po drugie i po trzecie. I wreszcie, kiedy czytamy następny werset, który jest z nim związany, z którym Paweł wiąże, że tak powiem, komentarz do tego wersetu i słyszymy co? Czy wszyscy są apostołami, czy wszyscy prorokowali, czy wszyscy nauczycielami, czy przez wszystkich przejawia się moc, czy wszyscy mają dary uzdrowień, czy wszyscy mówią językami, czy wszyscy je wykładają? Jaka jest odpowiedź? Oczywiście, że nie. Także widzicie, tłuczę tutaj jak młotkiem im po głowie, prawda? No bo nie ma potrzeby powtarzać aż tyle razy, czy wszyscy, czy wszyscy, czy wszyscy. Okazuje się, że w nas jest tak żywotne pragnienie, żeby wszyscy, żeby jeden i drugi i trzeci, że po prostu musimy sobie zadać odpowiedź na bardzo głębokim poziomie, że nie, nie wszyscy. Każdy ma inny. W związku z tym nie ma szansy współzawodniczenia, nie ma szansy porównywania siebie, jeżeli chodzi o tą stronę charyzmatów. Natomiast są one związane ustanowieniem Bożym. Z jednej strony Bóg kazał ci zaakceptować to, co ty masz i nie uciekaj od twojego obdarowania, zacznij je rozwijać, a zobaczysz, co masz. Nie porównaj się z drugim, nie zazdrość mu tego, co on ma, bo on ma to, co ma i jedno i drugie jest potrzebne dla budowy mojego ciała, a jedyne to, co musisz zaakceptować poza tym, to to, że stawiam nad tobą osobę, której daje obdarowanie apostolskie, że stawiam nad tobą osobę,
której daje obdarowanie prorockie, że stawiam nad tą osobę, która ma obdarowanie nauczycielskie. W związku z tym Paweł zaprowadza tutaj strukturę autorytetu, która nie jest z ustanowienia ludzkiego, ale z ustanowienia Bożego. Bóg chce, aby to ciało miało formę, miało kształt. Oczywiście zostawia nam w kształtowaniu życia wspólnotowego to, w jaki sposób my odczytamy to ustanowienie Boże, na ile je rozpoznamy i na ile będziemy modelować życie lokalnej wspólnoty zgodnie z tym, w jaki sposób On to widzi, jak On to ustanawia. Dzisiaj 50 lat po zrodzeniu się od nowy charyzmatycznej powstaje w nas to żywotne pytanie, w jaki sposób dać praktyczną władzę Duchowi Świętemu nad życiem naszego Kościoła. Ponieważ to byłoby rozwiązanie tych wszystkich dylematów, o których tutaj słyszymy do tej pory. Oczywiście takie pytanie powstaje bardzo okazjonalnie. Oczywiście pojawiają się możliwości i pytanie, w jaki sposób wprowadzić charyzmaty do liturgii Kościoła czy do życia parafii. My, można powiedzieć, dzisiaj znajdujemy się na drugim biegunie tego ekstremum i przywykliśmy do organizowania życia Kościoła w oparciu o słowo, o sakrament, jako działanie urzędu kościelnego, ale niewiele mamy zwyczaju podporządkowania naszych dróg władzy i suwerenności Pana. I tutaj właściwie w tym stwierdzeniu, którego echo znajdujemy potem w liście do Efezjan, 2 rozdziale, wierszu 20, jesteśmy zbudowani na fundamencie apostołów i proroków. Właściwie to jest takie komplementarne trochę stwierdzenie w języku tego fundamentu biblijnego, komplementarności instytucji i charyzmatów. Jest pytanie, w jaki sposób, jeżeli jest tak rozwinięta przestrzeń dla jednego, w jaki sposób uczynić przestrzeń dla drugiego. Czasami może się wydawać, że jeżeli jest sukcesja apostolska i jest apostolskość zachowana, jeżeli jest punkt jeden zachowany, to jest wszystko, prawda? Ale drugie, pierwsze musi być pierwsze, ale drugie musi być drugie i też trzecie musi być trzecie. Co oznacza, że pierwsze musi mieć też i przed Bogiem bojaźń Bożą w obliczu tego, żeby to, co drugie, co zostało poddane Jemu, miało prawo też funkcjonować. Także apostołowie, oni sami mieli natchnienie prorockie i też byli bardzo ulegli wobec głosu prorockiego, który oczywiście był głosem wspierającym dla ich apostolskiej posługi, ale też wiedzieli, że po prostu muszą bardzo zmodyfikować i wyczuwać swoje decyzje z uwagi na ten głos prorocki, ponieważ i głos apostolski, i głos prorocki to są właśnie te dwa dary, które szczególnie uwrażliwiają wspólnotę na obecność Boga w życiu tej wspólnoty. Prawda? Nauczyciele bardziej są zainteresowani, żeby w całości przekazać ten depozyt ludziom i żeby oni go przyjęli. Ewangelizatorzy są bardziej zwróceni, żeby dotrzeć z tą wspaniałą wieścią coraz dalej i dalej. Ale ten głos fundamentalny, apostolski, prorocki musi być słyszany, ponieważ on konfrontuje wspólnotę z obecnością w niej Boga, a to jest absolutnie istotne. I bez niego po prostu jakby wspólnota nie może żyć. Zatem to, co Paweł mówi, co konkluduje, pragnijcie, tak jak pragniecie, mówi do Koryntian, którzy byli zafascynowani darami i chcieli ich więcej, w większej mierze, większych natchnień, którzy pragnęli objawów ducha bardziej i bardziej, na nich się koncentrowali i uważali, że im posiądą więcej, tym będą przed innymi, tym bardziej wzrosną, mówi, nie chcę ich zniechęcać w ich pragnieniu natchnień ducha, ale mówi, dobrze biegniecie, ale obok drogi. Ja wam pokażę, jaka jest droga, na jakiej drodze możecie zrealizować te wasze pragnienia objawów ducha. I teraz przechodzimy do rzeczy najważniejszej. I właściwie bez tego to wszystko, co powiedziałem, jest bez znaczenia. Ale zanim przejdziemy, to proponuję, żebyśmy powstali.
Staszku, weź gitarę i podnieś sposób nas do tego, abyśmy z należytym ciśnieniem mogli słuchać dalej. To jest dobre ciśnienie. Słuchajcie, jeżeli chcecie sobie powiedzieć, chcę zmienić w moim życiu coś, chcę z innej pozycji wystartować po tych rekolekcjach, to zróbcie dwa kroki w bok i zaczynamy śpiewać. Jest taki, właśnie mówimy o członkach, taki śpiew chrześcijanin tańczy, tak znamy? Gdy chrześcijanin tańczy, 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 tańczy dla Pana swego, tańczy, 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 tańczy. Głowa, ręce, ramię, nogi, biodra i dołączamy poszczególne części, myśląc o ciele Jezusa Chrystusa i różnych posługach, które Pan nam każe pełnić. Ani tańczy, 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 dla Pana swego tańczy, 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 tańczy. Jeszcze raz. Gdy chrześcijanin tańczy, 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 dla Pana swego tańczy, 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 tańczy. Głowa, tańczy jego głowa, głowa, tańczy jego głowa. Gdy chrześcijanin tańczy, 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 dla Pana swego tańczy, tańczy, głowa. Głowa, tańczy jego głowa, ręce, tańczą jego ręce. Gdy chrześcijanin tańczy, 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 dla Pana swego tańczy, tańczy, tańczy. Głowa, tańczy, ręce, tańczą biodra, tańczą jego biodra. Gdy chrześcijanin tańczy, tańczy, dla Pana swego tańczy, tańczy, tańczy. Znowu głowa, tańczy jego głowa, ręce, tańczą jego biodra, tańczą nogi, tańczą jego nogi. Gdy chrześcijanin tańczy, dla Pana swego tańczy. Głowa, tańczy jego głowa, ręce, tańczą jego ręce, biodra, tańczą jego biodra, nogi, tańczą jego nogi. Gdy chrześcijanin tańczy, dla Pana swego tańczy, całym ciałem tańczy. Jezus Panem, aby Jego słudzy. Jezus naszym Panem, Jezus, aby Jego słudzy. Ciało tańczy Jego, że skacze, chrześcijanin tańczy, na swego skacze, chrześcijanin tańczy. Alleluja! Słuchajcie, siądźmy. Jeszcze 10 minut, ale to są minuty najbardziej kulminacyjne. Minuty, w którym wszystko się może zdarzyć. Minuty, w którym cały list i cały wykład na temat charyzmatów osiąga swoje apogeum. Cała w tej chwili dramaturgia tego, co powiedziałem, dojrzała do pewnego rodzaju apogeum.
Mianowicie poprzez objawy ducha wzrasta oczekiwanie Pana, a to, co rzeczywiście było cechą wspólnot Pawłowych i w ogóle wspólnot chrześcijańskich w tamtym czasie, to po prostu rychłe oczekiwanie przyjścia Pana. Czegoś, co nam bardzo, bardzo, bardzo brakuje. Te wspólnoty miały świadomość, że one żyją już teraz zadatkiem życia przyszłego i że tak naprawdę to życie ma się w pełni objawić. I w różnym stopniu przechodziły od tego, co już się stało, poprzez nowe doświadczenia w duchu, rozumieli, że przybliżają się do tego życia, którym mają żyć, kiedy Pan powróci. Dlatego też bardzo mocno te wspólnoty były ukierunkowane na przyjście Pana i były świadome, że one próbują już tym życiem żyć teraz, życiem, które ma w pełni okazać się w przyszłości. Słuchajcie, tego nam brakuje, dlatego Paweł mówi do nas, jeżeli tylko charyzmatów i życia wspólnotowego pragniecie z uwagi na bieżące uwarunkowania waszego życia, to po prostu jesteście ludźmi godnymi pożałowania, ponieważ nie tutaj jest utkwiona nasza nadzieja, nie o to chodzi. Chodzi o to, żebyście byli reprezentantami Boga, z ustanowienia Boga, żeby mógł on swoje ciało kształtować i żeby to ciało objawiło światu, kim jest Bóg, aby świat uwierzył, a z uwagi na to wszystko, na to, aby Bóg mógł powrócić. I to jest po prostu podstawowa perspektywa życia wspólnoty. Perspektywa, która się dokonuje poprzez coraz to głębsze wchodzenie Ducha Świętego, jego penetrację życia osobistego i wspólnotowego. Dlatego wydawało mi się, że już doszli tak dalece, że praktycznie mówią już językami aniołów, że ich stan jest taki, że praktycznie zmartwychwstanie już im jest prawie niepotrzebne. I w tym wszystkim Paweł mówi, owszem, dobrze, niech będzie wasze współzawodnictwo, ale popatrzcie, do czego ono prowadzi. Z jednej strony pragniecie mowy coraz bardziej doskonałej, uważacie, że mówicie już językami aniołów, ale poprzez to, że koncentrujecie się na wyższych darach duchowych, a nie koncentrujecie się na Bogu, który was prowadzi i daje to wszystko, wasze języki degradują was zamiast was wynosić. Ponieważ przez to, iż brakuje wam, i tutaj Paweł wkłada to słowo najistotniejsze, ponieważ jeżeli w tym wszystkim nie komunikujesz miłości, to po prostu jesteś cymbałem. On nie mówi, że mówisz jak cymbał, nie? Bo to byłoby jeszcze do zniesienia. Ale mówi wprost, jesteś cymbałem. To po prostu ciebie degraduje. Oczywiście niektórzy to nazywają hymną miłości. Jest w tym wiele miłości z uwagi na to, że Paweł nam zwraca uwagę i napomina nas tutaj dość niedwuznacznie. I dalej, jeżeli pragniecie poznania i jeżeli uważacie, że to właśnie wyższe poznanie przez objawienie daje wam coś więcej, to gdybyś posiadał wszelkie proroctwa i pojął wszelkie tajemnice i ogarnął wszelką wiedzę i co więcej jeszcze dysponowałbyś taką wiarą, że mógłbyś góry przenosić, byłbyś niczym, gdybyś nie miał miłości. Nigdzie cię to nie doprowadzi. I dalej, żeby po prostu już odebrać wszelki możliwy argument Koryntianom, choćbyś dokonywał nie wiadomo czego, rozmaitych dzieł ascetycznych, chociażbyś ćwiczył i podporządkował sobie swoje ciało, to po prostu na nic się to nie przyda, nic przez to nie osiągniesz. Czyli zrobisz zero i jesteś zerem. To jest właściwie pierwsza część rady Pawła. Jeżeli to wszystko, jeżeli te objawy ducha zewnętrzne, wewnętrznie nie będą podporządkowane komunikowaniu miłości. I dalej Paweł mówi o to, o co mu chodzi, co właściwie ma przepływać przez te dary, że miłość jest cierpliwa, jest wspaniałomyślna, taka jest. A dalej definiuje ją, jaką ona nie jest.
nie zazdrości, nie wynosi się, nie jest nadęta, nie jest nietaktowna, nie szuka własnej korzyści, nie jest porywcza, nie prowadzi rachunku krzywd, nie cieszy się z niesprawiedliwości. Dlaczego tak pisze? Jeżeli prześledzimy rozdziały od początku tego listu do tego momentu, to właśnie są to puenty kolejnych rozdziałów. Ponieważ innymi słowy mówi tak, miłość jest właśnie taka, ale wy zazdrościcie, wy wynosicie się, wy jesteście nadęci, nie jesteście taktowni, szukacie własnej korzyści, jesteście porywczy, pamiętacie krzywdy, cieszycie się, jak kogoś dosięga niesprawiedliwość. Dlatego też nie ma w was radości, ponieważ ukazuje miłość jako tą, która dzieli swój tron razem z radością, która jest radosna, miłość jest radosna. Także widzicie, rozlicza tutaj Paweł do końca Koryntian w ich pragnieniu wzrostu charyzmatycznego. I wreszcie Paweł na nowo wraca do tego, co zaczął w wierszu czwartym. Wszystko zakrywa, wszystkiemu wierzy, z wszystkim wiąże nadzieję, wszystko potrafi przetrwać. Mamy tutaj już zapowiedź tej konkluzji, która będzie na koniec rozdziału, że sprawią wiara, nadzieja, miłość, z nich zaś największa jest miłość. Tutaj słyszymy już, że miłość wszystkiemu wierzy i ze wszystkim wiąże nadzieję. Natomiast zamiast słowa miłość jest tutaj definicja Pawłowa miłości. Miłość wszystko potrafi przetrwać. Miłość jest mocą, która potrafi wszystko przetrwać i nigdy nie ustaje. Powtarza w następnym wersecie. Miłość jest mocą. Dlatego też, jeżeli naszemu posługiwaniu charyzmatom ma towarzyszyć moc, jeżeli ma ona rodzić dzieła trwałe, jeżeli ma rodzić dzieła na wieczność, ona musi być posługiwaniem miłości, ponieważ to jest Bóg sam, to jest obecność Boga per se. Wszystko to, co wam jest dane w tej chwili jako namaszczenie, jako charyzmat, to jest po to, żeby w tym wieku, kiedy poznanie jest tylko częściowe, poprowadzić was dalej, ponieważ wszelkie charyzmatyczne namaszczenie umożliwia wam kroczenie w sytuacji, kiedy wiemy, ale jeszcze nie wiemy do końca, jak wiedzieć możemy. I w ten sposób we wspólnocie, i to jest właściwie cały program formacyjny wspólnoty zarysowany, od tego, co wiemy, poruszamy się i odkrywamy tajemnice, zgłębiamy tajemnice, aby dojść trochę dalej w tym, co jeszcze nie wiedzieliśmy wczoraj, ale już dzisiaj wiemy. I to nas przygotowuje na drogę ostateczną, kiedy będziemy wiedzieć. Kolejne przychodzenie Boga, Jego łaska pokazuje nam, w jaki sposób On nas traktuje. W ten sposób nie tyle poznajemy Boga przez naszą kombinację czy nasz własny rozum, ale poprzez to, w jaki sposób On z nami postępuje. Czyli poznajemy Boga poprzez to, jak zostaliśmy przez Niego poznani, jak Go poznawał Mojżesz, twarzą w twarz. Przechodzimy od tego, co dziecięce, do tego, co dorosłe. Ale najważniejsza jest miłość. I dopóki nasze serca nie zostaną złamane mocą miłości, co w stanie zrobić tylko Duch Święty, wtedy dopóty naszemu posługiwaniu będzie brakować mocy. Teraz trwa wiara, nadzieja, miłość, te trzy. Z nich zaś największa jest miłość. I właściwie to jest klucz i to jest moment szczytowy całego listu, bowiem w następnym rozdziale Paweł już rozprowadza, co to znaczy mieć miłość. To znaczy zabiegać o miłość i o gorąco pragnąć, pneumatika, gorąco pragnąć wszelkich natchnień, wszelkiej obecności Boga, a zwłaszcza tego, żebyście prorokowali.
I tutaj Paweł ukazuje, że konkretnie Duch działa. Konkretnie Duch działa przez to, że dokonuje się zbudowanie, że miłość jest komunikowana we wspólnocie, że uczniowie rabiego Jeszui mają na czołach napisane: patrzcie, jak oni się miłują. Patrzcie, jak oni się miłują. I tego nie można zapomnieć, ponieważ lepiej zapomnieć o wszelkiej posłudze charyzmatycznej, ale nie można, ponieważ ta miłość jest miłością z Ducha. To nie jest nasza miłość. Jeżeli myślicie sobie, że tutaj chodzi, że to jest romantyczny hymn o naszej miłości, to pozwól, że ci nadepnę na odcisk i sprawdzę, jaka jest twoja miłość. Nie? To jest ta miłość, którą Duch Święty rozlał w naszych sercach, która jest mocą, która się nie cofnie przed niczym. Mocą, która wszystko przetrwa. I mając świadomość, że jest w nas taka moc, mając świadomość, że to jest ta sama moc, która wskrzesiła Jezusa z martwych, że w nas jest to życie, które jest w nas, ale nie z nas, życie, które ma się w pełni objawić, możemy mieć nadzieję, przyjmując natchnienia i rozważając drogi pańskie, którymi nas prowadzi. I to namaszczenie jest dla nas najważniejsze. Dlatego też Paweł pragnie szczególnie pośród wszystkich charyzmatów, abyśmy rozwijali w nas usposobienie prorockie, gotowość do przyjmowania objawienia, gotowość w natchnieniu posługiwania tym słowem. Ponieważ jeżeli sami zostaliśmy zbudowani danym nam objawieniem, uwolnienie tego objawienia w namaszczeniu prorockim nad innym da nam jeszcze większy wzrost, a potrzebujemy wiedzieć. Dlatego, że kerygmat jako objawienie, on kierunkuje nas i ukazuje nam ten cały grunt historyczny. Ale objawienie prorockie, ono w służbie kerygmatu, zawsze ten kerygmat orientuje i pozwala Kościołowi odnaleźć się tu i teraz w tych uwarunkowaniach, pozwala zrozumieć, pozwala naświetlić kerygmat, żeby wiedzieć, jak go dzisiaj komunikować ludziom, którzy miłości potrzebują i w jaki sposób dotrzeć. Dlatego też słowo prorockie, do którego przyjmowania wzywa Paweł, to słowo prorockie ma moc zorientowania dzisiaj naszego Kościoła, ma moc wlania w ten Kościół nowości. Nowości, która nie będzie krytykowaniem tego, co jest, czy krytykowaniem świata, ale ujawnieniem błogosławieństwa, którym my możemy być dla Kościoła i dla otaczającego nas świata. I to błogosławieństwo musimy ogłaszać nad nami i nad naszym światem, po to, abyśmy do niego miary dojrzewali poprzez Ducha Świętego, poprzez prorockie natchnienie. Amen. 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 Dziękuję.